Musimy odrobić z dzieciakami lekcje. Musimy w końcu zakopać te dołki. Ci niech się chociaż raz w życiu wyśpią. Zezwalam. Zapracowali na siebie. A Elgo musi nauczyć się jakichś super secret, tajnych, pysznych przepisów. Matka jest w miarę dobrym stanie, więc musi tutaj trochę posprzątać, chociaż odrobinę. Jaki marsz w ogóle. Szeregowy, proszę nie marudź. Co? Jak ci jest smutno, jak ci źle, módl do Boga, ogarnij się. Proszę bardzo. To jest Wrandela. Ty odrabiaj swoje lekcje. Proszę bardzo, tutaj też trzeba się pomodlić do Boga. O lepsze stopnie i odrobić lekcje. Siema tej folku, kopę lat, twoje zdrówko również. Gdzie ty byłeś, kiedy cię nie było? Dejfol. Dejfol, słońce, ty moje. Ominęły cię tłuste rapsy. Agrestyla u ciebie brzmi? To pewnie burczenie w brzuchach moich sierotek. Rapsy cię ominęły. Zakonnica rapsowała przed przerwami. Dobranoc, cudownicu, śpi dobrze, wypoczywaj. Szeregowy, proszę nie przeklinać. Patrz, jak ładnie odrobiłeś zadania. Jakieś dziecko chce jeść. Oj, ktoś tu ma problem. Weź resztki. Sipko, zanim umrzesz z głodu. A wecik. W ogóle ja uważam, że wecika powinniśmy uśmiercić. Dawno go na live'ach nie było. Kara też pewnie ogląda zapisy. Awec, proszę się wytłumaczyć, gdziekolwiek jesteś. To jest twoja ostatnia szansa. Patrzcie, istnieją dzieci, które są nawet wyspane i najedzone. Ale lekcje wciąż nieodrobione. To się pomodli o lepsze stopnie, a potem odrobi swoje lekcje i będzie dobrze. Nie wierzę! Dzieci zostały nakarmione. Mają chyba trochę za mało miejsca przy stole, wiecie? Tak coś czuję. Dobra, jedzcie szybko jedzenie, zanim się zmarnuje. Ty się obudź i jedz to do końca. Twoje. Szeregowy, korzystaj z tego, że jest jedzenie. To się rzadko zdarza w tym domu. Jak doskonale. Raz, chociaż raz się nimi zajęła, słuchajcie. Sandy dała najwięcej? No dobrze. W takim razie Sandaryna cię kupiła, niech się tobą zajmuje. Będziesz mieszkał u Sandy w ogrodzie. Jako skrzat ogrodowy. Ej, chyba nie tego kliknęłam na siku. No. To tutaj będzie siku. To może chociaż jedną dziurę zalepi, zanim pójdzie spać. Tak samo ten. Niech chociaż jedną dziurę zalepi i pójdzie spać. Ten jeszcze nie skończył jeść. To zalepi tą dziurę. I pójdzie spać. Proszę bardzo. A ten? O matko.
Ten już ma zaznaczone wszystko. Randka miała być! Dobra, odłóż resztki i odłóż resztki. To dziecko się zbadżyło z talerzem, nie? Nie mogę jeść, bo ktoś śpi przy moim stole. Dziecko kochane. A, nie jesteś głodne. No tak, nie jesteś głodne, muszę to odłożyć. Gizel się chyba zbadziła, słuchajcie. Force error. Reset ją. Zmarnowała talerz jedzenia. Co za menda. W końcu to wszystko zaczyna mieć jakieś ręce i nogi. Kara, ale ją nie ma jak ukarać. Mogę ją co najwyżej na ryby wysłać. W ogóle pasowałoby się zająć... Właśnie, pasowałoby się zająć ogrodem. Ale najpierw randka. Jednak miłość najważniejsza, słuchajcie. Urządź przyjęcie? Nie, która jest godzina? 23. To może zaprosić... Może jeszcze zdążymy kogoś zaprosić na randkę, słuchajcie. Może to się uda. Może nikt mi nie spławi. Może genetyczna pomyłka też nie może spać. Czemu ja mam z nią flirty? Jak do tego doszło? Chyba musiała, żeby stać się czarownicą czy coś. Patrzcie, idzie ze mną! Mamy 200, musi nam wystarczyć. Sama idę na randkę swoją. Halo? Ja mogę na miotle polecieć, nie muszę czekać na taksówkę. To może chociaż siku zdążę zrobić przed... Gdzie ty idziesz spać? Jakie spanie, randka? Jest, przedmieście. Poszłabym do swojego własnego pubu, ale obawiam się, że to może się nie udać. Więc pójdziemy, uwaga, do Mrocznej Krypty. To jest najlepszy klub w mieście. Dokładnie taki jest misiek plan. Żeby ona poszła na randkę, a dzieci do ogrodu. Ta za karę będzie wszystko nawozić, proszę bardzo. Użyźnij wszystko kompostem. W ogóle ma super pasującą do sierocińca piżamkę. Bardzo mi się to podoba. Powinna być jeszcze taka biało-szaro niedoprana, nie? A nie niebieska. Ale tak też jest nieźle. A ten dalej śpi w tej kanapce. Co lepiej się pośpiesz? Przecież robię wszystko. Tak, i w paski, Pyron, dokładnie. Dokładnie, doskonałe, że dzieci w The Sims 2 mogą coś robić w ogrodzie. To jest idealne na sierociniec. Kiedy przybędzie ktoś nowy do sierocińca? Pierwsza w kolejce jest Wisielcowa, ale musi się najpierw narodzić. A może być problem z narodzeniem Wisielcowej, dlatego że tam chyba jest za dużo dzieci w tym momencie w sierocińcu i teraz genetyczna pomyłka nie może mieć dzieci tutaj z naszą wspaniałą zakonnicą. Dobranoc, J.Clo, śpi dobrze. Chyba, że... bo ktoś tam odszedł z tego sierocińca i chyba jest jedno miejsce. Czekaj, jest Elgo, jest Miętóweczka, jest ten blondyn. Jest Szeregowy, Gizel i Wrandel i Awecik. Nie, to jest full. No bo jeszcze zakonnica jest. Nie, to ziombo. Ach. To ziombo. To... A, to ziombo. Musielibyśmy jakoś wyłączyć, słuchajcie, limit simów, a to mogłoby się skrzaczyć.
Mogę ci oddać moje miejsce. Najpierw opowiemy sprośny żart. Łaskocze mnie, rozmawia i bije się ze mną na poduszki. Baw się. Łaskotki. Baw się. Bitwa na poduszki. Patrzcie, zaśmiał się, ale jednak jej nie lubi. To jest trudna miłość. A właśnie, bo ja nie mam jak oddać teraz tego dziecka. Chyba, że nastolatki mogą się wyprowadzać. Tak, w sumie szeregowy miętóweczka niedługo znajdą dom, to można by... Chyba, że miętóweczkę wyprowadzimy razem z szeregowym. Najpierw do Sandy, a potem od Sandy do puszki. Dobra, czego oni chcą? Teraz chcą jeszcze porozmawiać ze sobą. Rzuć zaklęcie, nie masz nawet ani pół składnika. Rozmawiaj. Ploteczki. Zaproponuj. Będzie ślub, słuchajcie. Zobaczycie. Chociaż nie będzie ślubu, bo zakonnica nie może wyjść za mąż. To będą potajemne zaręczyny. On chce ją całować. Gorące pocałunki. Chcą barabara. Robimy. Jest miejsce. Może to będzie nawet najtańsza randka w moim życiu, bo nie pójdą nic jeść. No, nic zupę. Sandy, kupiłaś szeregowego. Jeszcze nie wiem, jak ci go tam dokokpitować do ciebie, ale kupiłaś go. Chyba, że jak któryś dzieciak po prostu dorośnie, to zabierze z sobą szeregowego, przeprowadzą się na chwilę do ciebie, a potem... No. Gdzie jest? Zaproś do środka. Jest. I barabara. Ta-dam! Pesymistyczny, to jest genetyczna pomyłka i on ma... Nie to, że jest, ma coś nie tak z twarzą, po prostu jest wyjątkowy. Proszę. Jest najpiękniejszy sim w mieście. Aż jej się gorąco zrobiło, słuchajcie. Ich dzieckiem będzie Wisielcowa. Ej, patrzcie, dziadek zobaczył, że ona dała takiemu w budce, nie? I chce się z nią od razu przywitać, bo może on też dostanie. O, Agatka Besta wywija. Siema, Agatka. Ja mam pomysł i tu zawołamy genetyczną i ona się oświadczy genetycznie w tym miejscu. Proszę bardzo. Zaproponuj małżeństwo. Sekretne małżeństwo... Co? Jakie wprowadź simów? O co? Co? Jak? Bo oni są zaręczeni! Ale jak? Ja go nie mogę do siebie do domu przyjąć, bo przecież jest... Czekajcie, coś pomieszałam coś. Czekajcie, coś tu nie tak poszło. Nie, oni są zaręczeni, patrzcie! Ale to by znaczyło, że jestem w stanie kogoś przytulić do siebie do domu. A czemu nie mogę wymieszać, wywalić szeregowego, a wziąć genetycznej pomyłki? Halo? Wybaczcie, zapomniałam, że oni są już posłowie. Wyściskaj. A chciałam tak romantycznie tutaj, na dyskotece.
To chociaż niech sobie potańczą, skoro nie potrafią żartować na te same tematy. Ta chce zdjęć? Flirtów? Dobra, genetycznie się nie pierniczą, chce się całować. Gorące pocałunki. Jakie dzikie pląsy, patrzcie na to. Zakonnica będzie w kościele greko-katolickim i tam można brać ślub. Zakonnica może brać ślub. Proszę bardzo. Szeregowy znalazł rozwiązanie. Dzięki temu zasłużył na lepsze życie. Oj, oj, łączył tak, jak tam wywija, patrzcie. Jak kręci dupką. Ja się zastanawiam, kiedy spotkamy Ravena, bo on gdzieś tutaj jest w tym mieście. Genetyczna niestety jest niewyżyty, słuchajcie, ciągle chce cim cim cim. Obejmij, rzuć się w ramiona. No to jeszcze do budki i będzie koniec randki. A, już jest randka marzeń, to już nawet nie trzeba, słuchajcie. Coś przyjemnego mi się wydarzy, bo ludzie mnie kochają. Zakończ randkę. Jak romantycznie. Najpiękniejsze całowanie w historii. To teraz do domu. Gdzie jest idź na parcelę? Halo? To tutaj, idziemy do domu. Zadzwoń po taksówę. Dom. Randka marzeń, słuchajcie. Nawet nie musiałam za to płacić. Tak, genetyczna pora... Babcia chce dzieci, patrzcie! Zabawiaj dowcip, opowiemy jej żart. Obejmij przyjaźnie, babcie. Ej, babcia mnie tutaj wyzywa. Ej, co za stara próchwa, przyszła tylko po to, żeby mi nawrzucać. To sayonara, frajerzy. Zadecka złoto. Siema, Beacia Skop. Widziałam cię już dzisiaj. Witałam nawet. Raven, mówię o twoim simie. Jest gdzieś wprowadzony. Nie wiem gdzie. Ale jest, bo mam zaznaczone w mailach, że jesteś gdzieś. Albo teraz po live'ie po prostu nie będę zamykała gry i cię poszukam. Ale według moich notatek wynika, że jesteś wprowadzony. Wisielcowa, to już wiemy, skąd się wzięła pani Zadecka. To twoja babcia jest. Live'ik w sumie zaraz będzie się kończył. Ale jeszcze troszkę. O, ostatni. Jeszcze mamy dwa życzenia urodzinowe do złożenia. Prismatic Shard ma dzisiaj też urodziny. Pewnie się zapisał. Dobrze, będziemy składać. Także... Ann Piątkowska, Jenkin, Prismatic Shard. Jeżeli mnie słyszycie, bo oglądacie zapisik, to poczekajcie do końca. Będą życzenia. Siema, Arturo. Wałcin, tej gry nic nie jest w stanie już uratować. Choćby tam było stado zadeckich. To nidyrydy. Dobra, weź chociaż ty to zakop trochę. Dzieci to powinny zakopywać, ale jak widać... To było naprawdę fantastyczne spotkanie. Chcę upamiętnić je podarunkiem dla ciebie. 44 telewizor Plactek firmy Soma. To coś dla ciebie, tak? Genetyczna pomyłka mnie kocha. To jest takie cudowne. To jest wręcz wspaniałe. Zostawi mi przed drzwiami kwiaty. Sprzedamy. Po co mi miłość, kiedy mogę mieć pieniądze? Tak.
zakonnica ma własnego sponsora. On nigdy nie wprowadzi się do tego domu, żeby dawać mi drogie prezenty. Teraz jeszcze przeliczę simów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak trzeba się kogoś pozbyć. Ciema, stary buczy kiju. Dobra, to ja to sprzedaję. To są tylko rachunki. Gdzie jest mój prezent od genetycznej pomyłki? Halo? Tu leży! Patrzcie na to. Szybko, zanim dzieci się kapną. Już. 3000! Będzie można zainwestować w biznes. Może nawet postawimy prawdziwe ściany. Dzieciak, co ty śpisz? Proszę się obudzić i jeść. Ten dźwięk taki wyciągania twarzy z jedzenia. Proszę to posprzątać jeszcze. No dobra. Jak... Ktoś gdzieś nie śpi. Halo. A nie, to po prostu dzieci mają... A nie. Ta, wspaniale. Łowi ryby. Miała użyźniać wszystko kompostem. Proszę się zająć ogrodem, dziecko. To jest twoja nagroda za to, że byłaś niegrzeczna. Nic ci nie jest. Ostatnie pole proszę użyźnić. Nie ma spania. Teraz możesz się wyspać. Nawet na podłodze. Mam wrażenie, że brakuje łóżek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, brakuje jednego łóżka. To czekajcie, bo się przyzwyczailiśmy do tego, że tutaj po prostu było małe dziecko i materacyki dla małych dzieci, a to można rozwiązać tak. Już, działa. Wszystko doskonale. Miętówka idzie zakopywać dziury. To jest wasza nagroda za to, że to biedna zakonnica musiała wypełniać, a to wy wykopaliście. Proszę. Nareszcie. No co oni tak nie ogarniają? No to jest brudno, bo już się kurde nas smrudzili tutaj. Proszę. Proszę to wypełnić w tej chwili. Co za wstrętne dzieciaki. Sami to zrobili, a teraz... O nie, jest syf! Nie będziecie tego... Żaden z was nie dostanie żadnego żarcia, ani żadnej potrzeby, dopóki ogródek nie będzie pełny. Zakonnica sama wykopała tutaj... Znaczy wykopała, zakopała tutaj milion tego. Jest jakieś zbagowane, że to się nie chce zakopać, czy o co chodzi? Wypełni. Wypełni. Ciągle ktoś płacze, ja nie rozumiem, przecież to są najszczęśliwsze dzieci na świecie. No i najlepiej iść do szkoły, wszystko olać. Nie dostaniecie żarcia, dopóki to wszystko nie będzie pełne. Jeszcze się pobili, no nie wierzę. Do szkoły wszyscy. Halo, do szkoły. Nie ma spania, do szkoły. Mam wrażenie, że ta szkoła jest dla nich karą. A dla kogo nie jest? Dla nich nie powinna być karą, bo tutaj jest lepiej niż w tym sierocińcu. Dobra, idę coś posadzić w tym ogrodzie. Zasiej wszystko. Truskawkis. Proszę. Czy ona to będzie 100 lat robić?
O nie, przyszła poczta! Zasiej wszystko ogórki. Zostaw, że tą pocztę, nikogo nie obchodzą rachunki. Jesteście biednymi sierotkami, nikt od was nie weźmie pieniędzy. Odbierz telefon. Dobrze, może pieniążki? Kto to dzwoni? Przystojniak, halo? Z kim ty rozmawiasz? Z długopiśkiem z Marsa, proszę bardzo. Dobra, ja to wypełnię samodzielnie, bo to będzie 100 lat później. Ej, te rzeczy naprawdę są jakieś zbagowane. Ktoś przyprowadził dziewczynkę ze szkoły. Nawet dwie osoby. Dobra, ja po prostu usunę te dziury. Albo ich nie usunę, bo nie włączyłam Move Objects'a. Ahahaha. Dobra. Koniec z przejściami do Narni. Ktoś zrobił jakieś żarełko? Ona robi... Coś nam się zakonnica, słuchajcie, chyba od tego zakochania nam się pomieszała. Dba o swoje dzieci tutaj. Nie ma zabawy, jest tylko modlitwa. Proszę, lokatorzy. Idą jeść. Ty leziesz. Nie ma chlapania. Wszyscy do żarcia. Ha! Szeregowy. Podczas lunchu szeregowy i kilku przyjaciół postanawiają założyć nowy klub miłośników przyrody. Istniejąca już w szkole organizacja dowiaduje się o tym i czuje się zagrożona przez konkurencję. Czy szeregowy powinien poddać się potędze naturalnego, cudownego porządku świata i płacić comiesięczną składkę, czy założyć własną organizację? Własną organizację! W klubie od pewnego czasu było kilku rozczarowanych członków, którzy są teraz zachwyceni nowym kierunkiem rozwoju, jaki nakreśla szeregowy. Jeden z członków jest tak podekscytowany, to źle brzmi, nową kampanią, że szeregowy dostaje od niego ekskluzywne członkostwo w tajnej sekcie czcicieli natury. Tak! Sekcja szeregowy. Proszę, idź się modlić, jak ci źle. To ty jesteś? Joe dalej. Ty w ogóle się czepiasz? Żeś łomotu dawno nie dostał? Zaraz ci obije twarz i się skończy. Wrandel opuszcza się w nauce najgorszych dzieci w szkole. O nie, ale szeregowy za to podciągnął swoje stopnie, słuchajcie. Na co ty się skarżysz w ogóle? Kurde stary, wyjdź stąd. Wyproś. Wszyscy wynocha, kurwa. Oj, brzydko powiedziałam słowo na K. Nie pasuje wam to wypad. Wyproś wszyscy, wynocha. Nie będziecie się uskarżać na to wspaniałe, święte miejsce. Patrzcie, jak się szeregowy chwali, jaki atencjusz, nie? Mam najlepsze oceny! Czy w końcu mogę iść do mojej nowej mamy? No dobra. Trzeba przeprowadzić adopcję. Nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić, słuchajcie. A nie, poczekajcie, ja mam przecież ten taki śmieszny mod, który pozwala ogarniać dzieci bez dorosłych. To może zapisz najpierw. Zadzwoń. Chwila, to ja zapiszę i zaraz wyrzucamy szeregowego.
Ale tu się chyba nie dało. Kurczę, rodziny dzielić jakoś. Damy radę, Wisielcowa, buzi dla ciebie. Nie no, Sandarena dała za niego 1000. Więc po prostu ten szeregowy idzie do Sandaryny. I pozdrawiam Milą. Miluoi. Przeczytam. Jak to przeczytać? Proszę mi pomóc. Miluoi. Miluoi. Pozdrawiam Milu. Dziękuję za bicie mi gamofonu, Miluoi. I oczywiście zostanie dzielnym legionistą i za twoje wsparcie. Fala na czacie. Za zakasowanie cesarzowej i oczywiście już za to, że jesteś fala. Ze mną. Tak, a już była fala. To złoty kibel dla ciebie. Usiądź proszę na tronie. Milu może być. Dobrze, będzie Milu. Miluj, też o tym pomyślałam. O, przechrzciłam cię, Miluj, będziesz teraz Miluj. Proszę bardzo. Tak, blue screen. Dobra, to ja idę w otoczenie i spróbujemy jakoś tutaj szeregowego, wiecie, wytentegić. Ale nie, bo to trzeba by było jakoś, kurde, naokoło. Zapisałam. Spieczuś, zapisałam. Chwila. No tak, bo tutaj się nie da jakoś rozdzielić tej rodziny. Tylko spakuj parcelę. Jest tylko przenieść rodzinę, ale to wtedy cała idzie. Da się dzielić rodziny, gazeta, komp, poszukaj domu dla siebie. No tak, ale czy dziecko może? Bo to, że ja mogę zrobić coś takiego, że najwyżej wyprosimy któreś jeszcze ze średnich dzieci. Ta, porzuć nadzieję, ty, który tu wchodzisz. Zaraz damy radę. Te dwa ekrany ładowania były wam bardzo potrzebne, słuchajcie. Żebyście się mogli zapoznać z tym pięknym widokiem. Bo po raz ostatni, teraz rodzina zostanie podzielona. Bo wiem, że mam wgranego moda, który pozwala dzieciom być samodzielnymi bez opieki społecznej, jak na przykład kogoś nie ma w trakcie opiekowania się nimi. Tak mi się coś kojarzy. Gdzie jest gazeta? Są tylko rachunki. Jest gazeta. Złóż samochodzik, czytaj, dział, przynieś, czytaj. Nie! A który jest ze średnich dzieci? Poszukaj pracy, sprawdź prognozę pogody, czytaj, dział. Nie! Dobrze, to musimy jakoś inaczej. Telefon i oddaj do adopcji, ale tam jest tylko zwierzaki chyba. Nie da się oddać do adopcji tak po prostu. Zadzwoń usługi, zaraz zobaczymy. Obiekt, usuń to. Ośrodek, pracownik ośrodka, pracownik biura adopcyjnego. To może tutaj. Dreser zwierząt, przygarnij mnie, opiekunka do dziecka, ogrodnik, lokaj i tak dalej. Wyprowadź go z zakonnicą, a potem zakonnicę z powrotem tutaj. No tak, bo w sumie jak ten mod tutaj jest, ale zobaczymy, czy da się... A. Nie możemy dać ci w tym momencie nikogo na wychowanie. Piękna kobieta wchodzi do biura. Miętóweczka, szykuj się. W którym pracuje Fifąż, Miętóweczka, i prosi go o pomoc w znalezieniu jej męża. Chociaż instynkt podpowiada mu, że kobieta kłamie, Fifąż, Miętóweczka zgadza się, widząc gruby plik banknotów, który klientka rzuciła na jego biurko. Wychodząc, klientka upuszcza chusteczkę do nosa, na której widnieją inicjały BOG, czyli Bóg. Czy Fifąż Miętóweczka powinien poszukać zaginionego męża,
Czy pójść za klientką, aby przekonać się o uczciwości jej zamiarów? Śledź klienta! Śledząc ją przez jakiś czas, Fifon Szmiętóweczka widzi, jak klientka zdejmuje perukę. Zatrzymuje ją, oskarżając o podstęp i dowiaduje się, że to wysokiej klasy aktorka, jak spod ziemi pojawiają się kamery i wieść o zaginionym mężu trafia na pierwsze strony gazet. Dokładnie tego kobieta starała się uniknąć za swój brak dyskrecji i niepoprawne zachowanie. Fifon Szmiętóweczka zostaje odesłany na poprzednie stanowisko. Fifon Szmiętówka, ty się pchosz do piochu. Dobra, to spróbujemy w ten sposób to rozwiązać. Poszukaj domu dla siebie. W ogóle w tej klapce. Ktoś zapomniał iść do pracy. O, jest. Dobra, jest szeregowy. Bierzemy go ze sobą. Szeregowy, w ten oto magiczny sposób właśnie zostałeś adoptowany do Sandaryny. Wszyscy machają, liczą na to, że zakonnica już nie wróci. Nie, ona go tylko odwozi. A właściwie to go sprzedaje. Słuchajcie, to jest tak na dobrą sprawę handel dziećmi. Bo teraz zakonnica dostanie za miętóweczkę, znaczy nie za miętóweczkę, tylko za szeregowego pieniądze. Tak będzie. I teraz trzeba tutaj? Na razie nie będę tego zapisywać, na wszelki wypadek, jakby poszło coś nie tak. Czarny rynek. Agresto, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Jak to nie tak działa? Zaraz zobaczymy. Ej, gdzie oni są? Halo? Trzeba zapisać przed wyjściem, bo się postęp nie zapisze. Co? Nie! Zepsułam! A ty kto? Nie wierzę! Ja pierdzielę! Dobra, to kolejny specjalny dla was, kolejny ekran ładowania. Ja myślałam, że to tak się wiecie. O! No to kupa. Ja się przyzwyczaiłam do systemu w trójce, bo w trójce jest po prostu tak, że jak się coś zrobi, to się to zrobi. A później się zapisze lub nie. Tak, przynajmniej nie cofnęli mu kariery. A, widzicie, kalkulatoret. Dobra. Bierz tego szeregowego i się stąd wynosimy. O, to teraz znajdź małżonkę. Okazuje się, że nie tylko Fifon Szmiętóweczka został wynajęty do odnalezienia osoby o inicjałach B.O.G. Gdy Fifon Szmiętóweczka wpada na łowcę nagród o imieniu Icek, ignoruje ostrzeżenia Icka. Po czym okazuje się, że sam był obserwowany i śledzony. Bojąc się porwania, Fifon Szmiętóweczka porzuca sprawę, ale przyjmuje pieniądze. Później dowiaduje się o tym jego agencja i Fifon Szmiętóweczka traci swoją licencję detektywa. No to nie, teraz nie został zdegradowany. Teraz tylko stracił pracę. Miętówka! Miętówka do piachu! Całe szczęście masz pracę w restauracji. Co za życie po prostu. Dobra, bieraj tego szeregowego i idź go przehandlować. Agrestello, prawie zawał. Jeszcze Elgo zaraz straci pracę.
Proszę w tej chwili zająć się ogrodem. Wrandel, sprzedaj owoce. Pielęgnuj ogród i zasadź pomidorys. Dobra, i teraz muszę zapisać. Tak, chcę zapisać. Najwyżej się save zepsuje i już nigdy tu nie wrócimy. Dwa wilki chcą zjeść starą babę. Widziałam. Dokładnie, tylko w Simsach 2 i w sumie w jedyneczce też. Może być źle lub tylko fatalnie, tak? Później się już to nie działo. Bardzo mi tego brakowało w kolejnych częściach Simsów, że po prostu czasami bywały sytuacje, że jak nie zrobisz, dupa zawsze z tyłu, nie? Oj, tam hejter, kochacie te ekrany ładowania, są fantastyczne. Siema Buciwi, dopiero teraz cię zauważyłam, popatrz. Beacia, bo wszystkie moje live'y są super, nie tylko te z Simsów. Gdzie ta Sandaryna? Ona gdzieś mieszkała w takiej wildi z basenem i ze wszystkim. Willa z basenem i ze wszystkim. Willa z basenem i ze wszystkim. To tutaj! Dobrze widzę? To było tu. Gamer Jacob robił. I już pełna chata. Siema Kefirku, dobrze ci widzieć. Kolejny ekran ładowania. Ale przy okazji zobaczymy, jak mieszka Sandaryna ze spieczem. Dobrze, zerkniemy, Ravenku. Ale jestem przekonana, że cię wprowadzałam. Chyba, że po prostu wrzuciłam cię do gry, a zapomniałam w grze wprowadzić. Bo tak też mogło być w całym tym zamieszaniu. O, patrzcie! Jaki cudowny obiad. To ja się przy okazji tutaj najem, nie? W tym cudownym miejscu. Szeregowy przyszedł. Tam jest w ogóle jakiekolwiek miejsce na to dziecko? Tutaj są bliźniaki, Sandaryny. Jest balkon i... Co to jest? Jakiś dziwny cień. Albo szczyny. Tam ktoś mocno umiera. Tutaj jest kolejny balkon i papuga. Szeregowy, nie ma dla ciebie miejsca w tym domu. Musimy ci zorganizować miejscówę, słuchaj. A nie, jest miejsce, patrz. Miejsce na biwakowanie. Wszyscy wychodzą, to może jakaś impreza była. Słuchajcie, chyba że weźmiemy, nie tutaj skasujemy ten jeden namiot i zrobimy pokój szeregowego. W wannie będzie spał. Dobra, to tutaj robimy pokój szeregowego. Aha, tu się nie da, bo są żywopłoty. To musi być tak. Proszę, szeregowy, to jest twój pokój. Nie możesz, bo są te liście. Dobra. Patrz. Ciesz się, w sierocińcu nie miałeś. Jakbym może odsunęła trochę to drzewo, żeby nie było tak przy tym. O! To jest twój pokój szeregowy. Dobra. Teraz pasuje szeregowemu tutaj jakiś dach postawić na tym. Żadne zadaszenie automatyczne, bo ten dom ma swoje dachy. Proszę. Teraz wystarczy wstawić tu jakieś drzwi.
doskonale i okno. No to jest takie z tym dynksem. A ja bym chciała bez dynksa. O! A nie, jest, słuchajcie, takie. Tą stronę. Jest doskonale. To żebyś jeszcze nie bał się w nocy, to zrobimy ci światełka. Żebyś czuł się swój jak w sierocińcu, nie? Bo wiemy, że masz ze sierocińca same dobre wspomnienia, więc po prostu Sanderyna zadbała o twój komfort psychiczny. A, jeszcze twój lemoniadowy biznes. Oczywiście, szeregowy, oczywiście. Proszę, już specjalnie dla ciebie lemoniadowy biznes. Proszę, koło fontanny. Będziesz miał fantastyczne warunki pracy, będzie ci tu bryza fontannowa chłodzić. I łóżeczko. Ty nawet dostaniesz własne zabawki, szeregowy. Jesteś adoptowany, jesteś w lepszym świecie. Więc wiesz. Pięknie. I uwaga, uwaga, tutaj... Nie, nie będzie ci tam przeszkadzać, że tapety nie ma w środku, chyba, nie? Teraz cegłówki są modne. Madien ma takie na ścianie, jak streamuje, to też będziesz popatrzeć. Hashtag Team Madien. Będziesz mógł sobie mieć tak samo. Może nawet zostaniesz sławnym streamerem. Dobra. I teraz łóżeczko. Czyli zamiast, żeby na streamach nie mówić, że jestem uwięziona w piwnicy, to mówię, że mam teraz taki nowy design. Tak. Dokładnie tak. Patrzcie, z jakimś takim łóżkiem. O! Nie, brzydkie jednak. Dobrze, dostaniesz takie, żeby się wysypiać jednak. Wstawiłabym ci trumnę w sumie do spania, a nie jestem pewna, czy dzieci mogą w niej spać. Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Czy dzieci mogą spać w trumnie? No, proszę cię! Szeregowy, twoja własna trumna prywatna. Niebieską ci taką piękną zrobię. Nie da się spać w wannie, więc będziesz spał w trumnie. Doskonale. I teraz trzeba wstawić mu jakieś zabawki. Proszę, domek dla lalek. Żebyś wiedział, jak to wygląda w normalnym świecie. I misia ci zrobimy jeszcze, proszę. Masz? I jeszcze możemy ci jakieś światło tu zrobić w środku, takie klimatyczne, żeby było. Nie, bo się dwutlenkiem zatrujesz i będzie na sandarynę biedną. Dwutlenkiem. Ta, tlenkiem. Przepraszam, wybaczcie. Mózgopierd, za dużo ekośmieci w głowie. Lansi nawet już teraz. Dobrze cię widzieć. No i popatrz. Popatrz, szeregowy, jaki masz piękny swój pokój. Teraz trzeba jeszcze szeregowego, słuchajcie, ubrać, żeby nie był biedakiem. Zmień wygląd. A, kibelek i prysznic za szopą. Rzeczywiście, musi być. Niech się czuje jak w domu. A, patrzcie, opętało go! Dobra, ponieważ poddał się operacjom plastycznym, teraz będzie musiał chodzić w bandażach. Doskonale, szeregowy. Proszę, teraz ubranka ci musimy znaleźć. Gdzieś tu była szafa. Jest. Zaprojektuj ubranie codzienne.
Zobaczymy, co to jest do wyboru. Aha, masz do wyboru to, to i to. No to zostaniesz tak. Przykro mi. Dobrze, szeregowy. A jeszcze miałam ci twój prywatny kibelek i prysznic zrobić. Mieszczasz go. No jest przecież w bogatej rodzinie teraz. Proszę, twój prywatny kibelek i twój osobisty prysznic. Da się tutaj? Da się. O! No i doskonale. Tylko muszę te żywopłoty trochę poobracać, żeby miał je jak ogrodnik wyogarniać. No i super. Czy szeregowy jest ukontentowany? Jaki niewolnik? Jesteś adoptowany. Masz nawet własne zabawki. Popatrz. Nie kradnij dzieci. Nie tym razem. Te dzieci mogą tutaj tak funkcjonować. Szybki prysznic, zanim, słuchajcie, pójdzie do siebie. Dobra. I szukamy domu dla siebie i wynosimy się stąd. Jakie rozmawiaj? Zostawiaj szeregowego, uciekaj. Jeszcze będzie chciał wrócić do sierocińca. Poszukaj domu dla siebie. Bierzemy hajsy od Sandaryny. Za szeregowego. I się wynosimy stąd. Nara, frajerzy. No, dokładnie, ma okno w pokoju, własne łóżko, zabawki. Własny kibel, własny prysznic. Więcej niż kiedykolwiek w sierocińcu, nie? Ale będzie jeszcze marudził. Chcę zapisać, tym razem nie popełnię tego błędu. Oj, odrobisz. Przecież podciągnąłeś się w nauce. Jeszcze znicz by mu się przydał do tej trumny. To znicz na czacie, słuchajcie. Ma piękny świecznik. Chodziło ci o włosy. No to piękne masz włosy. Jesteś teraz w trakcie operacji włosów, żeby móc je zmienić, więc będziesz chodził w bandażach. Tak długo, aż przyjdzie twoja kolej. To będziesz miał, tak wiesz, wszystko. Dopiero jak zagramy Sandaryną, to wtedy być może zmienimy ci włosy i ubranie. Na razie chodzisz w bandażu. A przeszczep tych włosów ma skąd? Wiesz, co mi się ciśnie na usta, ale jest za mały, żeby mieć tam włosy. I proszę, i dostałam za szeregowego, dostałam 20 tysięcy. Biznes życia. Za późno, szeregowy, chciałeś do Sandaryny? Poszedłeś do Sandaryny. Producent kiedyś na pewno. A miało być 1000. Zaraz, słuchajcie, odłowimy te pieniądze jakoś. Zainwestujemy w restaurację, bo ona po prostu dała 1000 za szeregowego, a 1000 drugi dała za, nie wiem, w sumie 1900. Boże, 19 tysięcy, ja już nie myślę. Matematyka poziom hard, nie? 19 tysięcy na rozwój biznesu poszło po prostu. To są... Kto, co tam marudzisz? Sprzedać cię? A, nie, nie, żartują sobie z nagrobków, to spoko. To jest w porządku jakby. Więc... 1000 dostałam za szeregowego, a 19 tysiąców dostałam na rozwój biznesu. Tak było. No. Siema, Domin. Tak, mam pieniądze z Unii na rozwój przedsiębiorcy. Czy w końcu ktoś posadził tutaj te ogórki i inne takie? Czy nie? Czy może podejść do telefonu? Tak, oczywiście, że tak. Zasiej pomidory. W końcu możemy zrobić wisielcową, słuchajcie. Nareszcie wisielcowa. Jedź na przedmieście. Tak, robimy wisielcową. Mamy miejsce.
Fala na czacie! Przedmieścia. Klub Lulu. Czy tam jest coś ciekawego? W modnym klubie. Dobra. Jedziemy do modnego klubu. Najlepsza w ogóle adopcja w historii. Komflorza? Mukola? Ksongla! Agilośno! Może w końcu się uda odnowić sklep, słuchajcie. Ale najpierw jadło podajnia. To jest najważniejsze. Tak robimy Wisielcową bez kontekstu, brzmi trochę dziwnie. Nie będzie żadnej aktualizacji Windowsa. Zobaczycie, zrobimy Wisielcową. Dobranoc, krwawy kotku. O, to tutaj byłeś cały czas, dopiero cię zauważyłam. Popatrz. A przez chwilę cię nawet było widać na live, bo ty tam jesteś piesełem Sandaryny. To jest najwydajniejszy live Sims ever. Tak wiele się zmieniło. Tak, czy zrobimy dziś Wisielcową? No chodź, zrobimy to! Patrzcie, czerwony dywan. Idziemy. Bo to jest wciąż randeczka. Dobrze. Porozmawiaj. Boga wędeczka, proszę bardzo. Pozabawiaj, pożartuj z nim troszeczkę. Łaskotki, taniec. O, wampiry. Baw się, łaskoteczki. Stefcia, to myślę, że doskonałe imię dla wampira. Dobra, kończcie to gadanie. Randka mija. Randka mija, jam niczyja. Obejmij, rzuć się w ramiona. Tutaj jest jeszcze jakiś taniec razem i tak dalej. Tańczy się. Bije się ze mną na poduszki. Jest przeze mnie chwalona. Dobra, zrobimy tańczy się. Taniec. Klasyczny, proszę, tańczymy razem. To się zaliczy? Czy trzeba tak do muzyki, tak? A, zaliczyło. No i fantastycznie. A, już, proszę. On to się nie pierdzieli, nie? Już tam całowanie. I nie tylko. Gorące pocałunki. Dajesz. No i doskonale. O nie, nasza duża wanna jest zajęta. A miałam takie ambitne plany co do niej. Jest tutaj coś więcej? Nie. Jest tylko tutaj ta wanna. A ja bym chciała... Dobra, a jest coś innego niż wanna? Nie ma. Trzeba ich, słuchajcie, z tej wanny przypędzić. Rzuć zaklęcie. Wypędź. Rupert wynocha! Bo cię znowu przyjmę do sierocińca.
Czemu nie mogę zrobić wypędź też tutaj? Dobra, przyłącz się. Może sami wyjdą. Zaproś. To jest moja randka. Trzymaj się od niego z daleka. Jestem jedyna, która może go ssać. Czy Rupert ma romans z wampirzycą? Czy mi się tylko wydawało? Dobra, i robimy tak. Obejmij. Czemu nie mogę ich stąd przepędzić? Idźcie stąd! Nie no, naprawdę teraz będziecie rozmawiać? Tak, Miloy, bardzo szybko pobiegł. Myślę, że skusiły go te zęby. Obejmij! No i teraz tutaj będą flirciki leciały, słuchajcie. Pocałuj. Gorące pocałunki w wannie. Jakie ochlap! Obejmij! Wynocha z wanny, dzieciaki! Ale czekajcie, jest postaraj się o dziecko. Ciekawe czy... O, jest, on. Cio stąd! Nie wierzę. Co ja patrzę? Najlepsza animacja w historii. Trzyma porwyku. Marzeń. Od razu szczęście na maksa, słuchajcie, wszystko. Randka marzeń. Nie było, że dziecko dało radę. To musimy to przeżyć jeszcze raz. Słuchajcie, musimy to przeżyć jeszcze raz, bo jak się okazuje... Genetyczna pomyłka, strzelił ślepakami. Dobra, tym razem bez animacji, dobra. Oczy nie spłynęły, będzie dobrze. Ej, nie, żeby tutaj Ulka Patulka się przyglądała. Marez z boczuchu, nie? Marez robi zdjęcia, później będzie do tego walił jak nic. Albo jest zazdrosny, patrzcie, on jest zazdrosny, że ona ma, znaczy, że on z takim ryjem ma, a on ze swoim byciem zombie. Marez, świntuchu. Ej, dalej nie było muzyczki. Czyżby genetyczna pomyłka nie mógł się rozmnożyć? O nie! Oj, głodna jest. Czy jest to jakaś restauracja? Ani kawałek. Zadeska nie interweniuje? Nie wierzę. Nie ma żarcia, musimy jeszcze raz. Do trzech razy sztuka, dokładnie. Nie, ona już nie chce, słuchajcie, jest zbyt głodna. Radek nie jadek, rozkosznie. Pocałuj, gorące pocałunki. A! Ja go krzyczała. Babcia zaraz dostanie zawału, nie? O, nie zakonnicka, to czarownica przyszła. O nie! Zakonnice? Krzyczysz?
Nie mogę jej rzucić zaklęcia jakiegoś, nie mogę. Ale mogę z nią poflirtować, słuchajcie. Oczaruj. O, proszę, pochwaliła jego rakietę. Ale coś jest nie tak, bo były ślepaki. Kończymy randkę i idziemy do domu. Gdzie jest? Idź do domu. Chyba musi tutaj zadzwonić. Dobra. Zadzwonimy po taksówę, zapisujemy i słuchajcie, koniec live'a. Do 3 razy jest sztuka, może tym razem genetyczna pomyłka, znaczy następnym razem genetyczna pomyłka stanie na wysokości zadania. Stanie poziom klucz, znaczy słowo klucz. Tak, cichy romans z zadecką. Wydaje mi się, że się nie da z zadecką mieć romansu. Jedziemy do domu. Nara. Dokładnie, zakonnica nadal nie zapylona. Można, ale chyba grę zepsujesz. Tyle łatwych sposobów na zepsucie gry. Słuchajcie. Tak, pewnie się zestresował, jak go ze szopy wypuścili. Boska antykoncepcja. Siema, Kajejan, dobrze cię widzieć. Bot cię zdradził, słuchaj. Dobrze, moi drodzy. Zapisujemy i tym optymistycznym akcentem będziemy się żegnać z Simsami i z live'em na dzisiaj.